Vlogmas dzień 9. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj czuję się o wiele lepiej, mam dużo wigoru, sił, antybiotyk zaczyna działać, znaczy już tam działa, płucze gardło i zresztą pytałyście się mnie na Instastory, jak ja biorę antybiotyk. Jeżeli to komukolwiek pomoże, to biorę Zinat. Osłonowy, biorę Trilar. Znaczy coś tam innego mi pan w aptece zaproponował, ale ja wziąłam ten Trilar, tak miałam na recepcie napisane. Witaminę C muszę brać, polopirynę jeszcze muszę brać dzisiaj i tym muszę płukać gardło, gargarin. Pamiętam to z mojego dzieciństwa, tego smaku się nie zapomina. Nie jest tak źle jak kiedyś, jak byłam mała, ale nie jest to super przyjemne, natomiast bardzo pomaga. To jest fakt stwierdzony przeze mnie. I nie tylko przeze mnie, bo moja koleżanka też tym płukała gardło i to jest naprawdę świetna sprawa. Dzisiaj trochę muszę poogarniać, ponieważ jak wiecie, bo już często się też mnie o to pytacie, czy ja mam panią do sprzątania, nie mam pani do sprzątania. Przez to, że jestem chora, się nie za bardzo wyrobiłam z rzeczami, które sobie odłożyłam, że tak powiem, na różne etapy grudnia. No i się nie udało. Mówiliśmy tylko z zewnątrz okna. Będę musiała się zająć tymi oknami wewnątrz. Jeszcze jakoś. Upram zasłony wszystkie. Jeszcze mi zostały sypialnie, które muszę uprasować, ale to pewnie wieczorem, bo dzisiaj przychodzi do nas taki bardzo dobry kolega, który się przeprowadza. Wyjeżdża z Polski. W sumie to będzie takie nasze ostatnie spotkanie tutaj na pewno. No i w tym roku. Myślę, że zatrudnię ich do wieszania tych zasłon. Jak on przyjdzie, to z mojego i mojego męża pod pachę i tam powiem im, co mają zawiesić, co mają zrobić. Wymyśliłam im już parę zadań. Nie będą mieli nic przeciwko temu na pewno. Zresztą mój mąż bardzo pomaga absolutnie w domu. Ten nasz kolega też chętnie pomoże. To jest plan na dzisiaj. Nie pokazałam wam dwóch rzeczy, które kupiłam w TK Maxie. Kupiłam mydło i balsam do rąk. Ja w sumie tego już nie kupowałam chyba, nie wiem, 5 lat, 3 lata, coś takiego. Zawsze kupuję z Bath & Body Works, natomiast teraz stwierdziłam, że coś takiego mi się przyda. Chciałam świąteczne zapachy, ale one mi się nie podobały zupełnie. Za 29 zł i krem do rąk, i to jest taki balsam krem do rąk i mydło do rąk, dobrze pokazuję wam. Tak, mydło, to jest różowe. Można było takie zestawy kupić na różnych paletach, na różnych takich tackach, podstawkach srebrnych i tak dalej, ale ja wzięłam tańszą wersję, bo to kosztowało 29, a na tych podstawkach 39, 49, to też zależy oczywiście jak bardzo wypasiona jest ta podstawka. Ja jestem z tego zadowolona, bo to starczy na dłużej, postawię to w tej łazience na dole, żeby można było cieszyć oko i zapachem się delektować. W TK Maxie kupiłam też takie opakowanie, 10 kapsułek, furore, intensywność 8 i one, to jest zresztą tak napisane, mieszczą się i pasują do tego ekspresu Nespresso, który ja mam. I te kapsułki z Nespresso kosztują najmniej, myślę, że gdzieś tak 16-16,50, oczywiście też kosztują więcej i wydaje mi się, że jest ich 10 również. Może się mylę, ale raczej chyba nie mylę się. Nie zwracam na to nigdy uwagi. A tutaj w TK Maxie zwracam. 7,99. Stwierdziłam, najwyżej będę stratna. 7,99. Wyglądają identycznie jak te kapsułki. Tylko że mój mąż mówi wczoraj tak, słuchaj, powiem ci, że nie wiem, czy to można wsadzać do tego Nespresso, bo on się może jakoś zatkać, albo coś może być nie tak. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle robiliście taką operację u siebie w domu, bo teraz jak on mi to powiedział, to trochę się boję tego wsadzić. Ja nie wiem, czy słusznie, czy nie. Zobaczymy. Zobaczymy i dam wam znać. Jutro sobie zrobimy pierwsze testy sokowirówki i tego cudownego sprzętu. Nie mogę się doczekać i śledźcie mój kanał, bo będzie bardzo fajne rozdanie. Gubiła nam się jedna laleczka, ale znacie chyba takie powiedzenie. Nothing is lost until your mother can't find it. Jest Ilia i jest Shimmer. I klejnoty są. To musimy je tutaj powsadzać do dżinów. Dobra, możesz pomóc mi powsadzać moje klejnoty? Tak. No to chodź. Chodź, zrobimy to razem. O, ty masz taką magiczną walizeczkę. A to nie jest walizka Twilight Sparku? Tworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe. Dzisiaj zaczniemy od Lancome może. Proszę bardzo, numer mamy tutaj. 9. Coś tutaj jest większego. A może i nie.
Youth Activating Eye Cream. Krem pod oczy. Jak pachnie? Bardzo ładnie pachnie, ja lubię zapachy kosmetyków Lancome. I następna rzecz to kalendarz z Clinique, który absolutnie uwielbiam. Uważam, że jest świetny. Numer 9, coś malutkiego. Ale to nie znaczy, że gorszego. Oj, też kremik. Clinique. O, Moisture Surge. Uwielbiam ten krem. Jakie małe opakowanie. Fajne. Pięknie pachnie. Teraz też go używam na dzień. Tego kremiku. Pod makijaż jest świetny, taki lekki. Przed chwilą u mnie kurier, dostałam tak wielką przesyłkę od Proszę, że nie jestem w stanie tego wszystkiego podnieść. Sobie obejrzymy i poszukamy jakiejś inspiracji na prezent. Bardzo dziękuję, naprawdę. Wow! Czego tutaj nie ma? Zobaczmy. Yves Rocher, eliksir młodości, krem restrukturyzujący na dzień, 50 ml. Do tego mamy z tej samej serii pod oczy, więc myślę, że takie coś to będzie idealny prezent. I do tego jeszcze jakiś kremik, o, krem do rąk. Kiedyś miałam kremy do rąk z Yves Rocher, zresztą teraz nawet używam takiej mini wersji, zaraz Wam pokażę. Jest rzeczywiście świetna. Krem do rąk malinowy. To jest świetny pomysł na prezent, jeszcze to fajnie zapakować. Zresztą w tych Yves Rocher bardzo misternie, starannie pakują te prezenty, bo tutaj jak możecie zauważyć też jest jakieś cudo. To za chwilę sobie obejrzymy. O, szampon. Taki płyn do makijażu. Jakie to są fajne opakowania. Fazowy płyn do makijażu oczu z wyciągiem z Bławatka Bio 100 ml. Odbudowujący krem do włosów na noc. To jest bardzo ciekawe, ja to widziałam na stronie. Nawet chciałam to sobie zakupić. Do tego mamy cleansing cream. Następnie, o, to bardzo chciałam. Bardzo chciałam to sobie kupić, bo skończył mi się akurat żel do demakijażu pod prysznic z rumiankiem. Tutaj do tej serii mamy jeszcze Detoxifying Flesh Mask, taka maska. Ulala, Liquid Day Care. O, fajne. Teraz to otworzę i się przekonam. Będziemy to w ogóle testować, tak jak wszystko Wam pokażę już tak na żywo. Ale ta buteleczka bardzo fajnie wygląda, wow! Ślicznie to wygląda. Przetestujmy sobie. Bardzo ładnie pachnie. Ojej. Cudownie, odświeżająco, mega kobieco, tak super zdrowo. Czyli tutaj ogórka. Następna rzecz, co my tu mamy. Oj, Makeup Remover Glove, to jest taka rękawica do demakijażu. Jaka fajna, to można prać spokojnie, w szarym mydle i tak dalej. Super, to też będzie fajny pomysł na prezent. O, to jest ekstra, taki zestaw, edycja limitowana. Zestaw trzech maseczek do twarzy, 3 x 30 ml, orzeźwiająca maseczka do twarzy, oczyszczająca maseczka do twarzy i wygładzający peeling do twarzy. Dobrze Wam to pokazuję, tak. Piękne rzeczy. Tutaj mamy jeszcze kremik do rąk, który zawsze mi się przyda i proszę o tym doskonale wie. Ja mam wysuszone ręce, więc do torebki. Wspaniała wersja. O, tutaj mam jeszcze ten koniak sponge. Też świetna sprawa, żeby oczyścić skórę i przygotować ją do dalszej pielęgnacji. Zostawię Wam linka pod spodem, żebyście się mogli zobaczyć. A tutaj jest kolorówka, ale fajnie. W takim woreczku to też jest idealny pomysł na zbliżające się Boże Narodzenie, żeby komuś pod choinką zostawić. Szmineczka czerwona. To jest makadamia. To jest szminka taka bezbarwna, jak sądzę. Pięknie pachnie, ale nawilża. Od razu lepiej. Już ją wsadzam do torebki. Bardzo dziękuję. Mamy tutaj katalog z nowościami, które sobie za chwilę przejrzę. I ja cię jeszcze więcej tego jest. Znaleźć coś takiego pod choinką. Żal odpakować. I ja cię. Wygląda to jak milion dolarów. Mon Evidence. Jak to pachnie? Pięknie.
świeżo kobieco, elegancko. A, ja się tak rozpędziłam i nie pokazałam Wam tej kolorówki. Tutaj mamy jeszcze dwie pomadki, różową i czerwoną. Life Proof Eyeshadow. Jakie kremowe. Cudowne. Super, wszystko sobie przetestujemy spokojnie. Moisturizing Nude Foundation. Ła. Ciekawy to jest kryjący. Fajny kolor. Idealny dla mnie. Fajnie się rozprowadza. Nie kryje tak jak Estée Lauder Double Wear, ale ujednolica skórę i taki równomiernie się rozprowadza. I nie wysuszę jej. Różowego granata i czerwonego jabłka. To jest przepiękny zapach. Zobaczcie tutaj, jak to fajnie wygląda. Można skompletować idealnie jakiś taki fajny zestawik dla osoby, która lubi takie kosmetyki. Ja bym sama chciała coś takiego dostać. Macie Sunę, świeca zmysłowa waniliowa 180 gram. No kochani, milion dolarów. Idealnie będzie pasowała do mojego wnętrza i moich niebieskich krzeseł. Bardzo dziękuję. Ja lubię, jak są świece zapalone, jak się wchodzi do domu, bo wtedy ten dom jest taki ciepły, taka rodzinna atmosfera. Następna rzecz, przepiękne pudełeczko. To tutaj jest świeca złota herbata. Ha! Jakie piękne są te opakowania. Otwieramy. Złota herbata. Wróciłam mi do złotej herbaty. Bardzo ładnie. Tak odświeżająco. Zmysłowo. Zobaczcie. Cuda! Następna rzecz, jaką tutaj mamy, to jest, słuchajcie, żel pod prysznic. Z Yves Rocher. Fajnie, bo ja używam najczęściej z Bath & Body Works. Znaczy w zasadzie tylko to z Bath & Body Works, więc teraz będę miała okazję spróbować czegoś innego. Golden Tea. No, ta herbatka. Yay! To jest również żel pod prysznic. O Jezu, już go wstawiam. Pięknie pachnie. I on jest taki świąteczny i to opakowanie, zobaczcie. Też można sobie skompletować coś takiego i do tego świeczka. Na pewno się właśnie najbliżsi z tego ucieszą. O, to jest cała seria złota herbata, krem do rąk, jak również żel pod prysznic. No, taki zestaw, to bym chciała dostać. Bardzo. Już wszystko chowam do każdej torebki sobie ten krem do rąk, do samochodu, bo ja najczęściej właśnie mam w samochodzie, w torebce, w kuchni, w łazience, wszędzie gdzie się da, tylko i wyłącznie. Golden Tea. Bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj mamy takie mleczko do ciała, mini wersji, też z tej serii granat i jabłko. Myślę, że to będzie bardzo fajnie się sprawdzało na wyjazdach, czy nawet na święta, jak gdzieś wyjeżdżacie na parę dni, też nie trzeba brać takiego dużego opakowania i takie buteleczki rzeczywiście spełniają swoją rolę doskonale. Zobaczcie na tą grafikę, jak to fajnie wygląda, świątecznie, pięknie. I do tego świeczka. No bardzo, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się zostać tak obdarowana. Przytulnych świąt dla Ciebie i Twojej rodzinki. Zespół Yves Rocher. Bardzo dziękuję. Naprawdę sprawiliście mi ogromną radość. A na deser otworzymy sobie to piękne pudełko. Chociaż nie ukrywam, że jest mi trochę żal. Otwierać, ale jestem ciekawa, co tam jest. Zobaczcie. Grzebyk. On się świetnie sprawdza, jak sobie nakładacie maskę. Na dłużej. Ja sobie nakładam maskę. Moje włosy. Nakładam sobie tą maskę. Czeszę włosy. I nakładam sobie czapek i na to ręcznik, żeby się rozgrzało wszystko. Peeling do skóry głowy z wyciągiem z moringi. Nigdy nie miałam peelingu do skóry głowy. Na pewno mi się to przyda. Anti-pollution. All hair types. Wszystkie rodzaje włosów. Zobaczcie, piękne opakowanie. Detoksykująca pianka octowa z wyciągiem z moringi. Czy widzicie? Robi się ten fokus, bo nie wiem. O. Detoksykujący szampon micelarny ze wyciągiem z moringi. Widzicie to? O. Już wiem, jak będę spędzać najbliższe wieczory. Zrobię się na bóstwo. Na takie spa, że mnie nie poznacie. Bez silikonów, bez parabenów, do wszystkich rodzajów włosów. Ochronna odżywka przeciw zanieczyszczeniom z wyciągiem z moringi.
Takiej przysłuki się nie spodziewałam. Zapraszam Was serdecznie na ich stronę, podlinkuję Wam pod spodem, żebyście sobie mogli zobaczyć. A jeżeli macie ochotę na jakieś konkretne testy, to dajcie mi znać, będziemy na pewno tego próbować. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was bardzo mocno i dziękuję za dzisiejszego vloga. Do jutra, pa, pa!